Panie Marszałku, dość szybko. Wysoki Sejmie, oczywiście o bardzo poważnych sprawach rozmawiamy, ale bym prosił, żeby nie przy okazji tej rozmowy przejmowania władzy źle zarządzanych mediów państwowych jednostronnie i proszę nie udawać, że tak nie jest, bo tak właśnie jest. Dzisiaj dowiadujemy się, kto jest tu opozycją, kto nie jest opozycją. Ja mówię jako prawdziwa ta opozycja, a nie obrońca interesów poprzedniej władzy, tylko proszę Państwa, kończmy, wstydu zaoszczędźmy. Dziękuję.